5 października 1945 roku w Kłodzku została powołana do działalności Miejska Szkoła Muzyczna. Po 5 latach działalności szkole nadano status Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. W 1985 roku Szkoła Muzyczna otrzymała imię Fryderyka Chopina. W tym roku szkoła obchodzi swoje 70-lecie działalności i z tej okazji w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu. Myślę, że te 70 lat pokazało, jak szkoła potrafi funkcjonować wspaniale w społeczeństwie, jak może wzbogacać pejzaż kulturalny, przynosząc dzieciom możliwość rozwoju talentów, a rodzicom radość z obserwujących, jak te dzieci wspaniale rozkwitają pod okiem doskonałych pedagogów. Życzyć młodych, coraz to zdolniejszych uczniów, wiele wspaniałych, sprzyjających gestów ze strony środowiska, jak do tej pory czyniono, czyli Urząd Miasta i Urząd Starostwa Powiatowego, jak również gminy, tak wspaniale z nami współpracowali, to też jest motywacją dla nas, żeby jeszcze wspanialej pracować na niwie kulturalnej. Czyli wspaniałego, dalszego, prężnego rozwoju, krótko mówiąc. No dzisiaj w programie usłyszymy solistów, absolwentów naszej szkoły. Agnieszka Korpyta na fortepianie zagra balladę G-moll Chopina. Piotruś Czerniak wykona utwory gitarowe Manuela de Falla. Natomiast akordeonista zagra Zimę Vivaldiego. Warto dodać, że Tomasz Brusiński zdał do Akademii Muzycznej bezpośrednio po ukończeniu Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Powiedzmy, takim pewnym zwyczajem jest, że jeszcze ten etap pośredni umożliwia, rozbija skrzydła, a tymczasem Tomasz Brusiński rozwinął skrzydła na tyle w Kłodzku pod kierunkiem pani Stopki, że od razu dostał się do Akademii Muzycznej. Z tego, co pamiętam, jeszcze chyba mieliśmy wokalistkę, zaśpiewa wspaniałe dwie arie, no i chór wykona 5 części mszy góralskie Maklachiewicza. Obecnie mamy około 170 uczniów. To jest ciągle jeszcze liczba ruchoma, dlatego że wrzesień jest takim miesiącem, że uczniowie przychodzą, odchodzą, wypisują się, wpisują, ale gdzieś między 165 a 170 uczniów mamy. No i ciągle są chętni. Niestety nie zawsze mogę przyjąć tych chętnych, bo miejsc, liczba jest ograniczona. A jakie kierunki? No wszystkie, cały wachlarz. Jest to fortepian, są to skrzypce, akordeon, gitara, saksofon, klarnet, trąbka, wiolonczela, nawet altówka. No i oczywiście chór, orkiestra, takie muzykalniające zajęcia też i w zespołach kameralnych. No myślę, że jak na taką małą miejscowość, to jest to sporo. Jeśli chodzi o konkursy, to są 3 ważne imprezy. To jest Kłodzki Konkurs Pianistyczny, następnie spotkania najmłodszych wiolonczelistów. W tym roku będziemy mieć jubileusz 20 tych spotkań i oczywiście Gitariada połączona z Kłodzkim Dolnośląskim Konkursem Gitarowym. Czy takie jubileusze są organizowane co 5 lat? Jak to wygląda? Tak, co 5 lat, aczkolwiek ten jest wyjątkowy, dlatego że w tych, których wypada pełna dziesiątka, więc 60-70-lecie, to jest uroczystość no już na skalę ogólnopolską. Przyjeżdżają przedstawiciele z ministerstwa. Gościmy dzisiaj pana Pawła Stółkę z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, panią wizytator, dr Sylwię Sisłocką-Karwot, która jest naszym wizytatorem. A więc na taką okrągłą dziesiątkę to już rzeczywiście wielkie wydarzenie i no, czekaliśmy dosyć długo. Czyli spotykamy się za 5 lat. Myślę, że tak. I tak jak powiedziałam, w poszerzonym gronie o nowych absolwentów.